Hej, z tej strony Hudson i w tym odcinku pogadamy sobie o bardzo ciekawej, budżetowej opcji monitora, która w cenie 1069 zł oferuje naprawdę rewelacyjną specyfikację. Mowa o Philipsie 27 M1C5 500VL. No, za nazwę daje takie solidne 2/10. Jest to pierwszy monitor od tego producenta, który miałem okazję testować. Philipsa przynajmniej ja głównie kojarzyłem z produkcji bardzo ciekawych telewizorów, oferujących świetny stosunek jakości do ceny, zazwyczaj z rozświetlonym ambilightem z tyłu obudowy. Sam jestem szczęśliwym posiadaczem telewizora Philips 58 Plus 8546. U góry podpiąłem Wam link do takiej mini recenzji tego telewizora. No i mimo, że nie jest to OLED, to uwielbiam ten sprzęt, no a Ambilight rozkochał mnie w sobie ogromnie. Tym bardziej byłem ciekaw, jak Philips poradzi sobie w przypadku monitorów, no jeszcze kiedy oferuje go w tak atrakcyjnej cenie. Wiadomo, że gdzieś na pewno jest jakiś haczyk i to tylko od nas zależy, czy będziemy w stanie go przełknąć, czy zechcemy dopłacić do droższych monitorów z wyższej półki cenowej. Jeżeli jesteście ciekawi, gdzie producent ciął koszta i jak ogólnie sprawuje się ten Philips, zapraszam Was na ten szybki odcinek. Pamiętajcie, że jest on podzielony na rozdziały, więc jeżeli chcecie przeskoczyć do danego fragmentu filmu, to możecie to z łatwością uczynić, a my już sprawdźmy, co czeka na nas w pudełku. Tam główny bohater, kabel DisplayPort, kabel HDMI, zasilacz, uchwyt na słuchawki oraz papierologia. Zakrzywione 27 cali, rozdzielczość WQHD, czyli 2560x1440 pikseli przy matrycy VA. Odświeżanie wynoszące 165 Hz i co ważne, wsparte funkcją synchronizacji odświeżania. Czas reakcji podawany przez producenta przy wsparciu funkcji Motion Picture Response Time wynoszące 1 milisekundę oraz certyfikat HDR10. Sprzęt prezentuje się naprawdę schludnie i jak na 27-calowy ekran przystało jest spory. Taki dobór gabarytów i rozdzielczości daje nam zagęszczenie pikseli wynoszące 109 pikseli na cal. Podoba mi się również jego design. Szczególnie oryginalna podstawa o mocno ostrych krawędziach. Jest skromnie, ale ze smakiem. Ciekawe połączenie kolorów, jak i różnych faktur plastiku z tyłu. Szare są elementy, z których ewentualnie możemy zrezygnować w przypadku skorzystania z uchwytu VESA. Jeszcze raz o podstawie, bo jest piękna, ale poza tym pewnie trzyma się biurka. Ramię również mocno pogięte, wygląda ciekawie, no ale niestety pozwala nam jedynie wyregulować kąt odchylenia monitora, no i w kwestii regulacji to tyle. Dostajemy za to wspomniany wcześniej uchwyt na słuchawki oraz mamy korytko, które schludnie utrzyma podpięte do monitora kable. Z portów minimalnie, ale wystarczająco. Dwa wyjścia HDMI, jedno DisplayPort oraz wyjście słuchawkowe. Jeśli o jakość wykonania chodzi, no jest jednak średnio, choć całość prezentuje się ciekawie, to czuć, że sprzęt nie został wykonany z najwyższej jakości materiału. Matryca VA to opcja, która naprawdę ma do zaoferowania sporo, ale niestety jej największe mankamenty są dla niektórych użytkowników nie do przeskoczenia. I tak dostajemy rewelacyjny kontrast jak na matryce LCD, która jest podświetlana LEDami, wynoszący stosunek 5089:1. To prawie 5 razy większy wynik niż w IPS-ach czy TN-kach. Kolory prezentują się naprawdę świetnie i dostajemy tutaj rewelacyjne pokrycie przestrzeni barwowych z sRGB dobijającym praktycznie do 100%, a DCI-P3 aż na 86%. Monitor przyszedł do mnie fabrycznie dość mocno rozstrojony z średnią deltą E na poziomie 3. Kiedy zalecany wynik mieści się tak pod jedynką. Największy odchył dotyczył granatowych barw i sięgał prawie 16, co jest sporym wynikiem. W normie za to stosunek między zmierzonym a zakładanym punktem bieli. Po kalibracji wyniki były podręcznikowe. Maksymalna zmierzona jasność wyniosła 319 kandeli na metr kwadratowy. No i jeśli chodzi o równomierność podświetlenia, jest naprawdę świetnie, ze spadkami w okolicach 15% w rogach monitora. No pamiętajcie, że ta kwestia zależy jednak od danej sztuki sprzętu. Backlight bleeding. Moja sztuka niestety posiada mocno punktowe prześwietlenia w paru miejscach, które są widoczne gołym okiem. No naturalnie, że ten problem może potęgować wraz z czasem, no ale tutaj również wszystko zależy od konkretnego modelu. Przejdźmy jednak do największego problemu tego monitora, a mianowicie ghostingu, bo jeżeli nie przepadacie za tą przypadłością, no to nie jest to monitor dla Was. Tutaj jest on bardzo widoczny. Mamy funkcję Smart Response i to na 3 poziomach. Osobiście jednak nie widzę między nimi żadnej różnicy. Na ratunek może więc przyjść funkcja MPRT. Plus jest taki, że jej intensywnością możemy nawigować sami. Im wyżej, tym monitor ciemnieje, a wykorzystywane w tym przypadku podświetlenie stroboskopowe staje się dużo bardziej intensywniejsze. Obraz faktycznie zyskuje na ostrości, ale tak samo jak bardzo widoczna poświata za naszym UFO. Jeszcze o HDR-ze. Ekran jest
naprawdę jasny, a co również imponuje, HDR nie jest jedynie dodatkiem do specyfikacji, a faktycznie korzysta z tej jasności i we widoczny sposób wpływa na wyświetlany obraz. Jak podczas oglądania multimediów robi to wrażenie, tak w trybie HDR podbijany jest również kontrast, który no nie wygląda zbyt dobrze. Gaming. 165 Hz to już całkiem pokaźny zasób odświeżania na pokładzie. Trzeba mieć dobrego peceta, aby wygenerować wymagany pod takie odświeżanie klatkarz. No ale to nie jest 4K, gdzie jest to zdecydowanie trudniejsze. Jest to budżetowy monitor za ultra małe pieniądze, a jednak dostajemy już synchronizację odświeżania, co jest ogromnym plusem. Równy rok temu pokazałem Wam Huawei'a MateView GT27 Curved. Wtedy kosztował 1499 zł, no i on nie posiadał synchronizacji odświeżania. No a mimo to cieszył on się i tak bardzo dużą popularnością ze względu właśnie na tak niską cenę. Teraz ten monitor kosztuje 20 zł mniej niż omawiany Philips, czyli 1049 zł. No ale kiedy mamy możliwość płynnej rozgrywki przy sporym klatkarzu, to wybór monitora o tej specyfikacji w cenie do 1100 zł powinien być oczywisty. Kiedy do całości dodamy naprawdę przepiękne kolory i soczysty kontrast, wszystko prezentuje się pięknie, no ale niestety smużenie jest z łatwością widoczne i jedyne co może tutaj pomóc, to gra przy bardzo intensywnym podświetleniu stroboskopowym, które mnie osobiście mocno męczy. Podłączyłem do monitora swoje konsole nowej generacji, żeby sprawdzić, jak one będą dogadywały się z budżetowym monitorem w rozdzielczości 1440p, no i czy na przykład będą obsługiwały w tej rozdzielczości odświeżanie wnoszące 120 Hz, no bo wiemy, że niektóre sztuki mają z tym problem. Xbox Series X bez problemu odpala 120 Hz odświeżanie przy rozdzielczości 1440p. Podobnie jest w przypadku PlayStation 5. Tutaj przeprowadziłem test zgodności z rozdzielczością w UHD i PlayStation 5 je ogarnia do 120 Hz. W trybie HDR. Monitor dogaduje się z konsolami bez żadnych problemów. Gry o filmowym charakterze wyglądają pięknie. Niestety i tutaj przy szybszych akcjach no widoczne jest to smużenie. Jeżeli więc będziecie chcieli korzystać z tego monitora również w przypadku konsoli, no to jako dodatkowa alternatywa pod działania pecetowe jest to jak najbardziej ciekawa opcja. Menu. Sterujemy nim za pomocą joysticka z tyłu monitora. Jest średnio intuicyjne, ale kiedy już ogarniemy, znajdziemy tam opcje dla graczy z synchronizacją odświeżania, funkcją MPRT, celownikiem czy opcją Smart Response, możliwość zminimalizowania szkodliwego niebieskiego światła, wejścia, obraz z podstawowymi ustawieniami jak jasność i kontrast, audio, kolory, język z językiem polskim, ustawienia menu oraz info o monitorze. Na uwagę zasługuje również funkcja Smart Image, która oferuje parę gotowych presetów pod różne rodzaje aktywności. Podsumowując, jeżeli nie straszny Wam mocno widoczny ghosting, jesteście w stanie pójść na parę innych ustępstw, no to za bardzo małe pieniądze dostajemy monitor o rewelacyjnej specyfikacji. Podsumujmy więc sobie jego plusy i minusy. Plusy, no przede wszystkim cena, bo za 1069 zł dostajemy rewelacyjną speckę, która dowozi we wielu aspektach. Dalej synchronizacja odświeżania, no bo na przykład w konkurencyjnym Huawei MateView GT27 Curved jej nie mamy. Świetny kontrast, rewelacyjne pokrycie przestrzeni barwowych, HDR, który robi różnicę, ciekawy design, no i bardzo spory zestaw tych akcesoriów, jak i wszystkie kable potrzebne do obsługi tego monitora w zestawie. No i minusy, średnia jakość wykonania, możliwość wyregulowania jedynie kąta odchylenia, fabrycznie duża średnia delta E, no i ten największy minus, czyli mocno widoczny ghosting, gdzie nie pomaga nawet funkcja Motion Picture Response Time. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tego budżetowego Philipsa. Może ktoś z Was z niego korzysta, więc proszę podzielcie się również swoją opinią na jego temat. Czekam również na Wasze propozycje monitorów, które chcielibyście zobaczyć w przyszłych filmach. Jeżeli jaracie się technologią i chcecie być na bieżąco, no to koniecznie zasubskrybujcie nasz X-komowy kanał na YouTubie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Jeżeli jesteście ciekawi, z jakich sprzętów korzystam, to podpiąłem Wam w opisie dedykowaną listę wszystkich moich gratów. No i co? My widzimy się już za niedługo w kolejnych materiałach na kanale X.comu. Mówił do Was Hudson. Trzymajcie się.